Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z strony Przedłebski, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale. No i zagramy sobie w Outlasta, ponieważ namówili mnie do tego moi koledzy, którzy chcieli zobaczyć, jak sram ze strachu na wizję, ale niestety będę musiał ich zmartwić, bo tak raczej nie będzie. A więc dobra, weźmy nową, kurwa, nową grę. Na trudny, koszmarny. A jolo, trudny. Dobra, nie czytam tego, bo już przeszedłem raz, jak chcecie to sobie pauzujcie. Dobra, więc tak. Się wczytuję. Okej, jesteśmy w naszym autku. Jedziemy sobie właśnie tutaj, do tej pięknej hacjendy, willi, rezydencji, jak zwał, tak zwał. Tak naprawdę to jest zakład psychiatryczny, ale mniejsza. Okej, mamy nasz piękny samochód. Jakąś przepustkę. Jest, piękny. Jak główny bohater wiedziałby, co tam się będzie działo, to raczej wątpię, żeby tu przyjeżdżał. Massive Asylum. Nie wiem, zakład psychiatryczny. Kto by się spodziewał, że w horrorze mógł być zakład psychiatryczny? Ja? Nie wcale. Dobra, jest tak. Szlamban, proszę zaparkować. Bardzo ładnie. Co my tu mamy w tym samochodzie? Cyk, ręczny. Teraz tak. Kamerka, dwie baterie i dokumenty. Dokumenty, cyk. O, 17 września 2013 roku. Dobra, czytajcie sobie, jak to spauzujcie, koniec. Cyk, kamerka, baterie. No i lecimy. Dobra. Mamy tylko dwie baterie, możemy mieć w zapasie, więc trzeba będzie oszczędzać to. No ale cóż, koszmarny taki jest. Otwieram te drzwi. No. Jak widzimy, nasz główny bohater ma chyba jaja jak ze stali, bo jest takim, że nie umie przez drzwi wejść. Dobra, jakieś baterie tu są? Nie. Lecimy od razu. Otwieraj te drzwi. Okej. Jakieś samochody wojskowe stoją. Już coś się stało. Dobra. Wbijamy sobie. Tutaj. Ale nie czołga się, pojebany jesteś. Właściwie. Nie pamiętam, kto mi się wchodziło. Kurde. To oczywiście, za drugim razem by mi otworzyli na pewno. Ale zawsze warto sprawdzić. Dobra, jest drabinka. Skakuj tu. Jebać drabiny! Dobrze. Tutaj parkour jak w The Thailand. Znaczy w Dying Light. Widzimy, nasz główny bohater jest bardzo wysportowany. Skacze po rusztowaniach jak pojebany. Dobra, hitaj tu. Autowizor, cyk. Lecimy. Pierwsza straszna rzecz kiedy będzie? Chyba nie teraz. No. Słabe. I było. Oklepany motyw z telewizorem. Jest. Dalej. Teraz jumpscare będzie. No nie, pusto. O, bateria. Dawaj widzę. Dobra. Może nagrywajmy wszystko. Coś jest. Tak, teczki Wałęsy, dawaj mi co. J, żeby obejrzeć, okej. Przeczytajcie sobie. Ślady krwi. Nieładnie tak przed nosem go łódź zamykać. Puść mnie. Niewychowany gnoju. O, co to jest? Jedzonko. Dobra, mniejsza. W ogóle ten gościu jest główny bohater, jest jakiś pojebany. Widzi krew, ale wala się do tego wentylacji, bo sensacja mu jest potrzebna. Ten.
Co on tam zobaczył, że tak wypierdolił? Dobra, nieważne. Idziemy dalej. Nie ma co zwlekać. Trzeba eksplorować. To zamknięte, widzę. Tak jak mówiłem, ta gra jest wcale straszna. Tutaj widzimy piniatę. Co to jest w ogóle? Nie ma głowy. To jest zepsuta ta piniata. Ale tak fajne lato. I ta wkurzająca muzyka wierci mi w uszach. O głowy. Dobra. Aha. They killed us. You got out. The variants. Niemieńcy. You can't fight them. Oh fuck. You have died. Who prepare you anus, my friend? To się w ogóle, jak się patrzy na jego dupę, ja takie... I'm dead ass. Oh yeah. A ten oczy zamknął jednak. W ogóle, czy martwym ludziom się świecą oczy? To jest pytanie takie, bo... A ten wygląda jak Max Payne z trójki. To takie w ogóle... Nope. Dobra, ten umarł. Ale... Aha. Dobra, mniejsze. Ten gościu w ogóle dyszy, jak nie wiem co się stało, a tylko trupa zobaczył. O, co to jest? Ten duży! Otwórz! Fuck. Nikt mnie nie lubi, jak w prawdziwym życiu. No nie. Dobra, idziemy. O. God damn it! Nie chciałem tak umrzeć. Uff, żyję. Ktoś mi położył latarkę na pierdala. Kim jesteś? And who are you? Ja się pytam pierwszy. Kurwa, nie odpowiadałeś pytanie na pytanie, niewychowany gnoju. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Jeszcze 5 minut, tato. Uf, dał mi pospać. Jej. Dobra, wstałem sobie, przespałem się. Trochę mnie boli. Lec. Wysoko spadłem. No dość, mogłem się zajebać. Jak on. Ale jemu ktoś pomógł. O, paćka. Zmacaj zwłoki. Cyk, 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 cyk. Dobra, starczy tego macania. Skakuj na biurko. Fuck, jestem Karłem? Jak Tyrion Lannister. Oh yeah. I dostałem ślady krwi. Zajebiste. Teczki Wałęsy. Cyk, mamy to. Pokażcie mi, co tam jest. Rzuciłeś się na mnie? Nie. Dobra, idziemy dalej. Włączmy kamerę, nagrywajmy wszystko. Ha, krew i schody na dół, to zawsze jest świetny pomysł, żeby tam iść. Ale najpierw szukajmy baterii. Nie, mamy w sumie full baterii. Ten kolor żyje, co mi się wydawało. A nie, rusza się. No fajnie. Zaraz go odwiedzimy, będzie śmiesznie. Tutaj proszę mi... Okej, gdzie tu można wejść? Bateria. Przeładuj baterię. Weźmy nową. Musimy ich jakoś w miarę oszczędzać. Tutaj nic nie ma. Dobra. Chodźmy do tego gościa na wózku, może. Będzie śmiesznie. Ewentualnie piwnica. Myślę, że piwnica będzie jeszcze zamknięta w tym momencie. No, ale nie opłaca się. Tak, dobra. Więc idziemy odwiedzić naszego przyjaciela na wózku inwalidzkim. Pocieszmy go, wyślijmy SMS w treści pomagam czy innych ujazdów. Hello. Kolejny ucieka. Oho, łazienki, to też jest fajne. Zawsze oklepany, że. Zawsze musi być trup w łazience. Świadek. Cyk. No. No i Ronsia.
A z głową, właściciel nawet tu. Dobra, a zobacz, chwila. Też musiał oczyświecać sobie. Ja pierdolę wszystkim. Okej, okay, lećmy dalej. Ale tu musi jebać. O, kolejny. Jestem ciekaw, chciałem zobaczyć, jak ta masakra przebiegała tutaj w tym budynku, bo po prostu to jest piękne, jak taka poezja wręcz. Mazanie krwi o ścianę. Zamknięte, och, co tu jest? Pokój ochrony, dobra. Też zamknięte, czy wszystko tu jest w tym budynku zamknięte? Teczki wołęsy! Okej, następna teczka. Proszę otworzyć. Ach, chwila, dobrze widzę? Fuck, nie, jednak nie, źle widzę. Super. Gdzie mamy kurwa iść? Okej, okay, potrzebujemy karty ochrony. Tu nie, tu też nie. Piwnica się otworzyła? Może tam to jest otwarte w ogóle koło tego gościa. Nie sprawdziłem w sumie. Nie. A tam są drzwi. Jakbyśmy przeszli sobie przez te biuro. I tędy. O, chyba baterię widzę. Nie. A teczkę? Mniejsza o teczki. Ale jest jedna. Okej. Okay. Weź ją. Cyk. Sprawdźmy to. Co jest? Baterie? Nie, nic. Nothing. Oho, jest nasz przyjaciel. Proszę udzielić wywiadu. Fuck, no co? Mało mówny jakiś, ust nie ma w ogóle. Oczy mu się nie świecą, bo ich nie ma. O, tu przyjaciel. Content bardziej ciekawy niż telewizja polska na pewno. Tu się z jakim zainteresowaniem przygląda się tej telewizji. Nie, tu nie przeszkadza, że zasłaniam. O fuck, stary. Mógłby dermatologa. O fuck. Tak, widzicie co masturbacja robi z rękami. Niech będzie przestrogo dla wszystkich. Ale dermatologa mógłby odwiedzić. Cyk. O. Friend. Dobra, wbijamy. On musi mieć tą kartę na stówę. O, yeah. Dawaj to. Żadnych teczek nie ma. Okej, okay, lecimy do tego pomieszczenia kontrolnego. Byliśmy na tego grubasa nie trafili. Z mięchem. Słogi. Słuchajcie. Nagle zacząłeś gadać, frajerze. Ty kurwi. No, spierdolę, już. Ci wyjaśnię. Swoje. Co teraz? No. Skończyłeś to zakowanie. Dobra, pomieszczenie kontrolne. Gdzie ono jest? To było tam. Okej. Okay. Drogi wszyscy. Też nikogo nie ma. Bip. Dobra, zamknij drzwi. No i dobra, więc tak. Zarób coś tutaj. Nasz Bully Warrior jak widać jest jakimś hakierem. Bez problemu używa konsoli. O, nasz ksiądz. Zostaw tu gałę. Ksiądz za wajchę krąg. Aha. Trzeba by przeżyć strzał grubego. No dobra, wejdźmy z tej szafki. C.
cyk. A więc dobra, stop. Co będzie w tym odcinku, dowiecie się w następnym odcinku, a więc jeśli wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, no albo w dół, komentarz. W sumie wyjebane, czy łapka w górę, czy w dół, liczysz tylko wyświetlenia, więc... Obejrzeliście to, więc już hajs za was zbity. Więc dziękuję za uwagę, no i cześć.